Serdecznie witam i zapraszam na kolejną część rozważań z cyklu A jak było za dni Noego. Teraz jest jeszcze jakby kontynuacja części drugiej, historia biblijna, prawdziwe legendy, i chciałbym przedstawić taki dodatek numer 6, archeologia, historia jakiej nie znamy. I musimy pamiętać też, że oficjalnie nauczana jest ewolucja, tak? Ewolucja jest oficjalną, teoria ewolucji jest nauczana jako jakieś takie źródło powstania, zaistnienia człowieka. I kiedy przeszukiwałem wielokrotnie na internecie, wpisywałem archeologia i coś tam, to wychodziły mi takie reklamy filmiku zatytułowanego Pierwszy Człowiek. Narrator mówi coś takiego, że 25 milionów lat temu nowy gatunek pojawił się na Ziemi, wielkie małpy. Tam on mówi Great Apes, czyli mogą być wielkie w sensie, że niekoniecznie wielkości, ale wielkie w sensie jak Aleksander Wielki na przykład. I oni byli naszymi odległymi przodkami, przez ewolucję dali początek bardziej zaawansowanym gatunkom i tak dalej. I dzięki najnowszym odkryciom naukowym możemy cofnąć się w czasie i dowiedzieć się, którzy z naszych przodków podjęli decydujący krok i zrodzili pierwszego człowieka. We are about to take a journey into the depths of time to find out which of our ancestors took the decisive step and gave birth to the first man. Ogólnie tak wygląda teoria ewolucji. Słowo Boże mówi absolutnie co innego. Popatrzmy więc na to, co dowiadujemy się tak naprawdę z archeologii. Jakie światło na historię rzuca archeologia? Jedną z pierwszych cywilizacji to była cywilizacja Sumerów i odkryto ponad 100 tysięcy tabliczek opisujących ich codzienne życie, od powiedzmy od transakcji różnych biznesowych do przepisów nawet takich kulinarnych jakichś, ale też do opisów ich, powiedzmy, systemu wiary, bożków i tak dalej, i tak dalej. Moje pytanie właśnie jest, dlaczego, skoro tyle o nich wiadomo, dlaczego się tego naturalnie nie naucza w szkołach? Myślę, że po prostu to jest też już konflikt z ewolucją, dlatego po prostu niewiele osób w ogóle wie cokolwiek na temat Sumerów. Ron Wyatt był jednym z pierwszych takich archeologów, ludzi, których oglądałem wideo, słuchałem, i z zaciekawieniem dla mnie osobiście to były fantastyczne rzeczy. Pomyślcie sobie, odkrył Sodomę i Gomorę. Wow, czytamy w Biblii o Sodomie i Gomorze. Niektórzy mówią, że może jest na dnie Morza Martwego, może tu, może tam. A on odkrył, udowadnia, pokazuje krok po kroku. Możecie sobie wygooglować, poszukać, że to są te miejsca. I geograficznie, i według opisu Biblii wszystko się zgadza. Tak jak przejście przez Morze Czerwone, czy inne rzeczy. Także to są fantastyczne rzeczy potwierdzające Biblię, prawdziwość Pisma Świętego. Niemniej jednak ktoś taki jak on, to są ludzie, którzy nie są w ogóle brani pod uwagę. I w całym tym rozważaniu, a jak było za dni Noego, w każdym odcinku, że tak powiem, tak jest, że w każdym temacie poruszanym ludzie, którzy zajmują się faktami, prawdą, rzeczywistością, nie są w ogóle brani w głównonurtowych jakichś mediach, naukowych rzeczach, w czymkolwiek, pod uwagę. Poza Ronem Wyattem jest wielu różnych archeologów, historyków, ludzi, którzy zajmują się badaniem historii. Jonathan Gray, książka jego Dead Man's Secrets, czyli Sekrety Martwego Człowieka, jest jedną z tych rzeczy, która już tak bardzo, bardzo zwróciła moją uwagę na to, że starożytni ludzie niekoniecznie byli takimi, wiecie, jaskiniowcami, ale absolutnie odwrotnie. Posiadali wszystko to, co my mamy, bardzo wysoką technologię. Może niekoniecznie mieli konsumpcyjny styl życia, ale technologia była dostępna dla nich i w niektórych miejscach może widać, że była dostępna jedynie dla elit, może nie dla wszystkich, ale technologia przed potopem prawdopodobnie była dostępna dla wszystkich. Także książka Jonathana Graya, Dead Man's Secrets i Lost World of Giants, to miały być te dwie książki, które chciałem oryginalnie przerobić, ale wchodząc w te tematy, w ogóle poczułem się, jakbym wypłynął kajakiem na ocean.
po prostu nie ma końca. Nie ma końca, jest tak dużo materiałów. Dlatego chciałbym może tak w zawężeniu, bo i tak tego będzie dużo. W książce Dead Man's Secrets chciałbym, żebyście zauważyli, jakie tematy porusza ten autor. Cała forma tej książki to jest coś takiego, że podaje jakiś temat i potem opisuje go w różnych miejscach świata, gdzie w różnych miejscach świata jest jakby kopiowane to, co działo się, nie wiem, w Afryce, jest w Ameryce Południowej, jest i w Azji. Cokolwiek jest wymieniane w tej książce, jest odkrywane praktycznie na całym świecie. Czyli to świadczy też o jednym jakimś takim światowym poziomie poznania, czy technologii, czy komunikacji. To jest tabelka, którą skopiowałem w sumie, czy zrobiłem na wzór tabelki z książki Dead Man's Secrets, ponieważ dla mnie było ciężko zrozumieć, co miało miejsce przed potopem, a co miało miejsce po potopie. W jaki sposób potop miał efekt na te, powiedzmy, na te budowle naziemne, czy po prostu na całym obszarze Ziemi, czy tylko częściowo zostało to wszystko zniszczone, niektóre ocalały, czy zostały przykryte ziemią i tak dalej, i tak dalej. Od początku, gdzieś tam 3400 lat przed naszą erą, technologia bardzo mocno się rozwinęła, była bardzo mocno zaawansowana. Później nastąpił potop, to jest taki jakby trójkącik, ale on wskazuje taką jakby skalę. Nastąpiło zniszczenie światowej cywilizacji. Następnie już ta czerwona strzałka pokazuje czas po potopie, że następuje pierwsza fala migracji i nagłe odrodzenie wysokiej kultury. Później kolejna, ta różowa, przemieszczanie się po całym świecie, czyli ludzie przemieszczali się po całym świecie i już potem widzimy dalej upadek wieży Babel, czyli druga fala emigracji i powstanie kolejnych narodów. Później mamy jakiś czas i jest to, co on określił jako wojna atomowa. Czyli w części świata gdzieś nastąpiła wojna atomowa, absolutny upadek cywilizacji. Ci, którzy ocaleli, zmuszeni zostali do prymitywnej egzystencji. Później poniżej jest upadek ocalałych narodów. Czyli od tamtej pory już nastąpiła degradacja, czyli upadek wiedzy technologicznej. I końcówka, Egipt znany z książek historycznych, czyli już końcówka tej technologii, to jest ten Egipt, który my znamy po prostu, nawet z hieroglifów niektórych. Czyli później byli Grecy, Rzymianie, renesans i nasze czasy. Tak mniej więcej przedstawia się ta tabelka, jeśli chodzi o technologię na Ziemi. A muszę przyznać, że ten autor nie jest chrześcijaninem, ale tabelka jest zgodna z chronologią Biblii. I pamiętajmy, że ogólnie mówi się, że ci pierwotni ludzie kiedyś tam to używali takie właśnie narzędzia, jak widzimy, kamyki jakieś, czy też metalowe jakieś dłutka, przecinaki, siekierki, takie rzeczy, tak? I występują głównie trzy rodzaje kamiennych budowli. Te budowle to są monolity, czyli wybudowane z jednego jakby kawałka kamienia. Megality, wybudowane z ogromnych kamieni, wielu. I meltality, nie są to naturalne rzeczy, ale przypominają wyglądem swoim, taki naturalny wygląd mają po prostu. I według autora Jonathana Greya 64 techniki budowlane występują, które my dopiero osiągnęliśmy w XX wieku. Czyli to, co już dawno, dawno, tysiące lat temu ktoś wybudował, my do tego dopiero doszliśmy ostatnie 100 lat z haczykiem. Pierwszą z takich bardzo ciekawych rzeczy jest świątynia w Ellora w Indiach. I jest wyrzeźbiona z jednej skały od góry na dół. Nieoficjalnie mówi się, że ma po prostu kilka tysięcy lat już. I to jest niesamowita budowla. Inżynieryjnie i także planowanie tego wykazuje, że naprawdę ci ludzie mieli niezłą wiedzę. Ci, którzy to budowali. W 1862 roku jeden z muzułmańskich władców chciał tą świątynię zniszczyć. I przez 3 lata po prostu niszczyli tą świątynię i nie dali rady zniszczyć jej. Jest po prostu niezniszczalna. Kamień jest tak twardy, że muzułmanie w 1862 roku nie byli w stanie tego zniszczyć.
widzimy na tym właśnie bardzo, bardzo twardym kamieniu przenajróżniejsze wzorki, rzeźby. Wielu ludzi, którzy to badają, twierdzi, że to wszystko było robione maszynami. Absolutnie jest to niewykonalne takimi jakimiś prymitywnymi narzędziami. Kolejne świątynie, po prostu widać, że jest jakby jeden styl. Jeden styl, wszystko jest ogromne, wszystko jest niesamowicie precyzyjnie wykonane. W skałach, kolejna świątynia, tam były Indie, teraz mamy Turcję. To oficjalnie mówi się, że to są grobowce. Ale powiem wam, że zauważyłem, że naukowcy, czy historycy, archeolodzy, cokolwiek znajdą, to mówią przeważnie, że to jest jakiś eksponat religijny albo właśnie grób. Tak jak jest z piramidą Cheopsa na przykład, czy z innymi miejscami. Czyli dla nich wszystko jest albo grobem, albo eksponatem jakimś religijnym do obrzędów religijnych. Ogromny Budda, również wykuty w skale, został wykuty przez jakiegoś mnicha. Ten mnich po prostu pomyślał sobie, że wykuje z takiego Buddę w skale i zaczął pracę, nie skończył je, ktoś inny po nim skończył. Ogromne, ogromne przedsięwzięcie. No, wiele tysięcy lat temu to po prostu są fascynujące rzeczy. Zobaczycie, że wszystko jest w skale. Wszystko jest ogromne. Teraz już jest Afganistan, to też jest Budda. Ten pomnik został niedawno zniszczony przez wojska ISIS. Teraz mamy Egipt. Dalej, cały czas jest bardzo podobny styl, ogromne takie płaskorzeźby w ścianach górskich czy wewnątrz jaskiń. Także Jordan, słynna Petra. Ja zawsze myślałem, że w Petrze to jest tylko ten jeden, to zdjęcie po lewej stronie, to jedno takie miejsce, a to jest całe miasto, tego jest bardzo dużo. Niedawno rozmawiałem z dziewczyną z mojego kościoła, która jest z Jordanu i pytałem się, czy tam można wejść do środka i jak to w ogóle wygląda w środku. Powiedziała, że nie można tam wejść do środka, kawałeczek tylko dalej nie wpuszczają, także nie wiadomo, jak głęboko w skały wchodzą tam, powiedzmy, pomieszczenia, ale też nie przeprowadza się tam żadnych prac archeologicznych. Tutaj widzimy Rosja, też ogromne megalityczne budowle. Już te bardziej są prawdopodobnie popotopowe, troszeczkę inaczej wygląda. Po lewej stronie koło takiego czerwonego człowieczka, żeby pokazać wzór, po prawej stronie stoi prawdziwy człowiek, nawet jeszcze mniejszy od tego czerwonego. Jeszcze raz Rosja. Tutaj po prawej, w tym zdjęciu po prawej stronie widzimy obok tego człowieka, tak bardziej po lewej stronie wejście do tego, jakby do tej budowli. I tutaj tego teraz nie pokazuję, ale oglądając kiedyś właśnie rosyjskie filmy rosyjskich archeologów, to wyglądają jakby były jakieś stare może fabryki. Te megalityczne budowy w tej chwili są głęboko pod ziemią, ogromne, jest ich wiele, w wielu miejscach Rosji. No nie jest to absolutnie dzisiaj wytłumaczalne, kto to wybudował, dlaczego to wybudowali, co tam by było. To już jest Japonia. Zobaczcie, Japonia generalnie słynie z zupełnie innej architektury, bardziej takich papierowych domków. A tutaj też widzimy megalityczne budowle z wielkich kamieni. Indie, słynne indyjskie studnie. Arabia Saudyjska, też w ogromnym, ogromnym głazie wykuty jest grobowiec. Takich miejsc jest więcej, to jest kolejny również z Arabii Saudyjskiej. I kolejne, czyli bardzo przypominające Petrę i te inne budowle wykuwane w skałach. Tutaj ogromne megality, również Brazylia. Po prawej stronie widzimy, jak ogromne są te kamienie w porównaniu z tymi malutkimi ludźmi. Cokolwiek, jakkolwiek było to robione, ci ludzie, ci powiedzmy, którzy to dawno, dawno temu robili, musieli mieć jakiś sprzęt do tego, żeby po prostu przede wszystkim te kamienie dźwigać. To są meltality już z Ameryki, ze Stanów, z Montany, czyli kamienie, które, jak powiedziałem wcześniej, wyglądają, mają bardziej naturalny wygląd, ale nie są, to nie są naturalne kamienie, one tam ktoś je po prostu postawił. Także kolejna rzecz, też ogromne, ogromne, wiele, wiele set ton ważą, tysięcy nawet ton. I teraz Liban, słynny Baalbek. Baalbek w Libanie jest miejscem jednej z najbardziej tajemniczych ruin Cesarstwa Rzymskiego.
monumentalnej, liczącej 2000 lat świątyni Jowisza, która znajduje się na szczycie ważących po 3000 ton bloków kamiennych. W Baalbek te potężne, ogromne kamienie tworzą fundament do tej świątyni, czyli taką jakby parter. Jaki sprzęt musieli posiadać, aby te kamienie nie tylko obrabiać, ale też przemieszczać je. Wiele z tych kamieni niekoniecznie jest wydobywanych z kopalni gdzieś blisko. Niektóre są przewożone przez wiele set kilometrów. Tu widzimy kolejne meltality z Peru. To jest Cusco. Te kamienie, jak widzicie, one są wielokształtne, dopasowane do siebie idealnie. Nie ma między nimi jakiejś zaprawy czy czegokolwiek, co by je trzymało razem. Są jeden na drugim ustawione i od wieków tak stoją. Machu Picchu też. Kolejna rzecz. Jest napisane, że Inkowie zbudowali osadę w XV wieku bez zaprawy, dopasowując do siebie kamienie tak ciasno, że nadal nie można zmieścić między nimi kawałka papieru. Projekt obejmował strome, rolne tarasy, aby zwiększyć powierzchnię sadzenia i chronić przed powodzią. Ale pomimo tego, że jest to jedno z najbardziej znanych i ważnych miejsc archeologicznych na świecie, początki Machu Picchu pozostają tajemnicą. Inkowie nie zostawili żadnych informacji o tym, dlaczego zbudowali osadę lub jak ją wykorzystywali, zanim została ona opuszczona na początku XVI wieku. Prawda jest taka, że ani Inkowie, ani Majowie, ani Egipcjanie, nikt z nich nie opisuje budowy piramid, nikt z nich nie opisuje w ogóle jakiejkolwiek budowy czegokolwiek. Po prostu bardziej historie czy legendy tych ludów twierdzą, że oni, kiedy tam przyszli, to na tych terenach mieszkali jeszcze właśnie olbrzymi, półbogowie czy bogowie, i to są pozostałości właśnie po tych półbogach czy bogach. Czyli dalej Machu Picchu, ogromne głazy, które pasują do tego masywnego miejsca. Musiały być transportowane, cięte i kształtowane idealnie, aby pasowały do siebie z taką precyzją, że nawet między szczeliny nie może zostać wbita igła. Nie tylko to, ale milimetrowe ustawienie budynków, świątyń, zegarów słonecznych i innych elementów wraz z trajektorią Słońca, a także z różnymi gwiazdami i gwiazdozbiorami, po prostu wpisują się w tysiącletnią enigmę. Machu Picchu to najlepsza zagadka. Brak dowodów na techniczne sposoby ich budowy doprowadziło ludzi do opracowania interesujących i sprzecznych teorii dotyczących ich pochodzenia. Biorąc pod uwagę brak ciężkiego sprzętu i nowoczesnych technik budowlanych, wydaje się mało prawdopodobne, aby kultura ta mogła osiągnąć taki poziom doskonałości. Kolejne rzeczy, czyli megality, Puma Punku w Boliwii, słynne bloki H, do końca nie wiadomo, do czego służyły. Kolejne to wyspy wielkanocne, kamienne kolosy, niczym nieśmiertelni wojownicy strzegą niewielkiej wyspy wielkanocnej, zagubionej pośród wód Oceanu Spokojnego. Zainspirowały setki legend i mitów, rozbudziły wyobraźnię podróżników i naukowców. Są świadectwem fascynującej kultury Rapa Nui. Wyspa Wielkanocna to fenomen w skali świata. Te posągi z Wyspy Wielkanocnej są też tam odkrywane, jeszcze niedokończone. A zobaczmy, za czasów Cesarstwa Rzymskiego, to jest dźwig rzymski, on mógł udźwignąć chyba 5 albo 6 ton maksymalnie. Na tym slajdzie widzimy sprzęt, jaki jest używany dzisiaj do tego, aby na przykład, nie wiem, przewieźć kamień. Na lewym zdjęciu na dole 340 ton ważył ten kamień. Po prawej stronie na dole jest troszeczkę mniejszy, czyli widzimy, ile kółek, ile sprzętu, ile wszystkiego, ile zachodu jest, żeby przewieźć jeden taki duży kamień po prostej drodze, prostej, płaskiej drodze. Powyżej widać dźwig, który jest w stanie udźwignąć ten kamień, ten żółty. Po prawej stronie widzimy pod takim 20-30 tonowym kamykiem, jak się załamuje regularna ciężarówka. Także to nie są takie bardzo proste sprawy, nie są takie oczywiste sprawy.
że ludzie wiele, wiele tysięcy lat temu, będąc zacofani, nie mając żadnej technologii, może jakieś dłutka i przecinaczki, byli w stanie przewozić takie ogromne rzeczy. W naszych czasach dopiero pierwszy metalowy dźwig został skonstruowany w 1834 roku i w tym też czasie wynaleziono linkę stalową, a w 1851 przy pomocy silników parowych ruszyły już pierwsze hydrauliczne dźwigi. To są nasze czasy, to jest 1800 rok, 1830 powiedzmy, 1850. Zupełnie tak naprawdę nie aż tak dawno, dosłownie 150 lat temu. Jeszcze chciałem wam pokazać coś, to jest góra Rushmore, Mount Rushmore w Dakocie. I zobaczcie, tutaj te megality, bo to też są megality, budowano w 1927-41, czyli 14 lat zajęła budowa ich i 90% po prostu zostało wyrzeźbione za pomocą dynamitu, eksplozji różnych, za pomocą dynamitu. Czyli to, co zostało, końcówka dosłownie w roku 40, to jest końcówka. Także tak dla porównania. Wiele tysięcy lat temu megalityczne miasta były budowane na sztucznych wyspach. Japonia. Japońska starożytna podwodna piramida zadziwia uczonych. Zanurzone struktury kamienne leżące tuż pod wodami poza miejscowością jakąś, to w rzeczywistości ruiny japońskiej Atlantydy, starożytnego miasta zatopionego przez trzęsienie ziemi około 2000 lat temu. Kimura, to jest odkrywca, wierzy, że ruiny mają co najmniej 5000 lat, bazując na datach stalaktytów znajdujących się w podwodnych jaskiniach, które, jak mówi, zatopiły się w tym mieście. Czyli mamy zatopione miasta. Kolejne miasto pod wodą. Co się stało z zatopionym miastem Kuby? Ponad 10 lat temu grupa odkrywców pracowała nad misją poszukiwawczo-badawczą u zachodnich wybrzeży Kuby, gdy ich sprzęt sonarowy wykrył zdumiewającą serię kamiennych struktur położonych około 650 metrów pod powierzchnią wody. Coś okazuje, że stwierdzili, że odkryli miasto pod powierzchnią wody, ale było dość głośno o tym, a potem bardzo szybko wszystko ucichło i do tej pory nie wiadomo, co się z tym dzieje. Mamy również w Bałtyku tak zwana anomalia bałtycka. Około 1500 roku przed naszą erą czapy lodowe na lądzie stopiły się, powodując wzrost poziomu morza o 125 metrów na całym świecie. A ja bym powiedział, że to potop by był trochę wcześniej. No ale w konsekwencji owo UFO jest po prostu kolejną formacją epoki brązu, która przypomina nie tylko Yonaguni, ale także inne formacje pod wodą i struktury peruwiańskie na lądzie. To pokazuje, że zostały zbudowane mniej więcej w tym samym czasie, co wszystkie inne megality na całym świecie, z wyjątkiem niższych miejsc, które zostały zalane. Czyli to, co jest odkryte w Bałtyku, to nie jest jakiś statek kosmiczny UFO, tylko po prostu kamienna jakaś budowla, która kiedyś była na powierzchni, na lądzie. Kolejna bardzo ciekawa rzecz. Technologia i życie pod ziemią. Pierwsze znane starożytne podziemne miasto w Turcji, przeznaczone do stałego zamieszkania, spowoduje przepisanie historii. Zobaczcie, już dawno, dawno temu ludzie mieszkali również pod ziemią. W grudniu ubiegłego roku odkryto starożytne podziemne miasto w Kapadocji w Turcji, składające się z co najmniej 7-kilometrowych tuneli, ukrytych kościołów i dróg ucieczki. Datowane jest na około 5000 lat. Archeolodzy uznali je za największe znalezisko archeologiczne w 2014 roku w Turcji. Teraz po rozległych wykopaliskach burmistrz centralnej anatolijskiej prowincji Nevşehir ogłosił, że jest ono pierwszym znanym podziemnym miastem, w którym ludzie żyli na stałe. Czyli mamy też życie pod ziemią. Starożytne podziemne miasto
Nushabat w Iranie. Dlaczego ludzie żyli w podziemiu? Tak brzmi tytuł artykułu. Czyli widzimy, że nie tylko w Turcji, ale i w Iranie żyli ludzie pod ziemią. To znaczy, że nie tylko naziemne jakieś potężne budowle robili, ale także wchodzili pod ziemię. I zobaczcie to. Starożytne maszyny do obróbki kamienia i skomplikowane narzędzia. Niektórzy archeolodzy twierdzą, że tak zwane jakieś cuda natury, czy naturalne jakieś górskie pasma i tak dalej, w rzeczywistości to są starożytne kopalnie. To zdjęcie po prawej stronie na górze to jest Transantarctic Mountains, czyli góry transantarktyckie, a te zdjęcie na dole to jest kopalnia w Australii. One po prostu wyglądają identycznie. Te maszyny po środku, one właśnie robią taki efekt. W wielu miejscach na świecie można po prostu odkryć miejsca, które są bardzo, bardzo podobne do tych miejsc, które dzisiaj są kopalniami. I po lewej stronie na górze widzimy takie eksponaty, które właśnie przypominają takie maszyny. Na dolnym zdjęciu z kolei figurki, które ktoś tutaj umieścił, taki młot pneumatyczny, które może mają, no na pewno mają jakieś narzędzie w ręce. Około 2500 lat przed naszą erą, do 1200 roku przed naszą erą, rdzenna miedź była systematycznie wydobywana z Isles Royal Lake Superior, a także z tego, co nazywano regionem Keweenaw na półwyspie Michigan. W stanie Michigan okazuje się, że są starożytne kopalnie, miejsca, w których wydobywano już miedź wiele, wiele tysięcy lat temu. W północnym Michigan również odkryto Stonehenge, czyli takie budowle kamienne, które są w tej chwili pod wodą. No i odkrywa się też bardzo dużo takich tabliczek kamiennych, podobnych do tabliczek Sumerów. To nie jest to samo, nawet blisko, ale coś takiego odkrywają. Kolejna rzecz to to, że we Włoszech odkryto miejsce, w którym wycinano kamienie i widać, że są używane tam maszyny. Jakieś ogromne wiertła, czy cokolwiek jest tam używane. To też są ogromne megality, czyli ogromne kamienne, takie rzeczy. Kolejne miejsca to są kopalnie. Miejsca, z których wydobywano te kamienie. Po lewej stronie widać nacinania piłą w kamieniach. Poniżej też w bardzo dziwny sposób wycinane ze skały kawałki, fragmenty kamienne. Po prawej stronie na dole przecięty idealnie kamień. I na górze to jest z Baalbek, z kopalni. Widzimy obelisk, który nie został wydobyty z ziemi, tylko po prostu pozostał tam. Też potężny. Kolejne rzeczy. Na lewych kamieniach widać takie też nawiercenia. Niektórzy twierdzą, że dzisiaj prawdopodobnie byłoby to niemożliwe, ponieważ te kamienie są bardzo, bardzo twarde. Także tych nawierceń używane musiały być diamentowe wiertła. Każde z tych rzeczy, które tu widzimy po prawej stronie na górze, to są skamienialiny, jakieś tryby. Poniżej widać jakiś wał, też obrabiany maszynowo. Wszystkie te rzeczy, które tu widzimy, wskazują na użycie jakiejś technologii. Okay, na tym zdjęciu też widzimy kamienne przedmioty sprzed tysięcy lat i każdy z nich został wykonany maszynowo, maszynami jakimiś po prostu. Po lewej stronie, na tym z kolei slajdzie, po lewej stronie widzimy tajemniczy chiński kamień. W tym kamieniu jest śrubka z gwintem. Na pokładzie, czy w skamienialinach, w których odnaleziono ten kamień, datowany jest na miliony lat, czyli kolejna rzecz, której archeolodzy po prostu nie mają pojęcia, co z tym zrobić. Poniżej koła z brązu, czyli przekładnie z Peru, które też po prostu nie powinny tam w ogóle być. Te spiralki, dwa zdjęcia na środku, to są z kolei z Rosji. Do końca nie wiadomo w ogóle, do czego one służyły. Poniżej 500-letnie świece do silnika spalinowego, odkryte w węglu również, też w Rosji. Po prawej stronie widzimy jakiegoś rodzaju turbiny, też niewyjaśnione, do czego mogły służyć. Poniżej jest kryształowa czaszka, jej wykonanie też absolutnie na dzisiejsze czasy nie jest takie proste. Kolejne rzeczy, mechanizm Antikythera, jest starożytnym mechanicznym komputerem zaprojektowanym do
obliczania pozycji astronomicznych. Znaleziono go w latach 1900-1901 we wraku Antikythera. I on również został odtworzony, ale do końca nie wiadomo, czym był napędzany. Po prawej stronie też jakaś turbinka. Niektórzy mówili, że jest to, myślą, że mogło to być takie zamknięcie, zawór do czegoś. Nie mam pojęcia, nikt tak naprawdę nie wie, co to jest. Tak naprawdę nie powinno się to w ogóle znaleźć w grobowcu, który datuje się na 3000 lat przed naszą erą. Kolejne rzeczy. Naczynia z Sakara są jak kamienne odciski stóp na megalitach, które potwierdza miękkość kamienia. Dlatego, że odkryto około 30 tysięcy doskonałych kamiennych naczyń, twardych jak żelazo. I naukowcy twierdzą, że ten kamień musiał być plastyczny, miękki, jak plastelina w czasie, kiedy kształtowano te naczynia, bo jest po prostu niemożliwe, żeby, no, dla nas dzisiaj niemożliwe, po prostu, żeby je wykonać nawet tym, co my mamy, tymi środkami, maszynami, które dzisiaj mamy. Ok, po prawej stronie bardzo ciekawy fragment, to jest, mówią, że to jest fragment z jakiegoś trybu, zęby z jakiegoś trybu. Jak donosi niedawno The Voice of Russia, zaawansowane technologicznie koło zębate o zawartości 98% aluminium, 2% magnezu zostało odkryte w węglowej warstwie sprzed 300 milionów lat. Ponieważ jest to niemożliwe z punktu widzenia ewolucji, która nie potwierdza tworzenia się węgla w ludzkiej historii, naukowcy wyplątali się z dylematu, nazywając to, przygotujcie się na to, koło zębate UFO. A 98% aluminium, 2% magnezu to jest stop metali. I 90% aluminium to jest prawie 100% aluminiowy jakiś fragment czegoś. Do wytworzenia aluminium potrzebna jest elektryczność. Czyli w tamtym czasie, jeszcze przed węglem, zanim to się znalazło w tym węglu, oni mieli już elektryczność albo coś podobnego. Okay? Idźmy dalej. Obiektyw z Nimrudu. A obiektyw z Nimrudu zwany także, to jest z Wikipedii, dlatego Wikipedia zawsze ma takie dziwne komentarze, zwany także soczewką Layarda, jest 3000-letnim kawałkiem kryształu górskiego, który został wykopany w 1850 roku przez Austin Henry Layard w asyryjskim pałacu w Nimrud we współczesnym Iraku. Mogło być użyte jako szkło powiększające lub jako szkło do rozpalania ognia przez skupienie światła słonecznego lub może być kawałkiem ozdobnej instancji. Niemniej jednak jest to szkło powiększające i niektóre inne odkrycia dochodzą do tego, że oni mieli również mikroskopy, lornetki itd., itd. Baterie z Bagdadu. I tych baterii odnaleziono później dużo więcej. Uznano je za jakieś przedmioty religijne, schowano do skrzynki i gdzieś w muzeum i zamknięto. Po jakimś czasie, dopiero dużo później, ktoś stwierdził, badając to, że to są baterie. Takie baterie, jak używamy dzisiaj. Troszeczkę może nie idealnie wyglądają tak samo, ale dokładnie tą samą funkcję pełnią. A musimy powiedzieć, że pierwszą baterię za naszych czasów odkryto dopiero w 1800 roku. Alessandro Volta. Baterie elektryczne 2000 lat temu. Zaskoczony? Nie ma takiej potrzeby, powiedział Willard F.M.J. Gray, Engineer Electric z General Electric. To jest artykuł, poniżej jest link, jeśli ktoś by chciał sobie zobaczyć. Na ścianach egipskich budynków widać na hieroglifach wiele różnych takich rzeczy, które przypominają żarówki. Starożytne pojazdy. A zwróćmy tutaj uwagę na pana z lewej strony, widocznie widać, jedzie sobie rowerkiem. Tak to wygląda jak rower, bardzo podobne. Tutaj na środkowym zdjęciu z kolei również wygląda na jakiś pojazd dwukołowy. Bardziej na motorower teraz wygląda, ponieważ nie widać, żeby pedałował. To po prawej stronie z kolei to jest figureczka z brązu, odkryta gdzieś wśród Celtów. I jest napisane, że pochodzi z IV wieku przed naszą erą. Czyżby to było taki sam pojazd jak ta pani obok, czyli współczesny nam pojazd? Nie wiem. Ta
teraz lotnictwo. Widzimy tu takie małe figurki samolotów czy czegokolwiek, czy ptaszków jakichś, cokolwiek to jest. Nie wiem, czy to były zabawki dla dzieci kiedyś, czy cokolwiek innego one symbolizowały, ale wiem, że współcześni naukowcy jedną z takich figurek zrobili jej prototyp, po prawej stronie widać na zdjęciu, i dołożyli mu silniczek i to po prostu perfekcyjnie lata. Ma wszelkie aerodynamiczne jakieś takie właściwości, możliwości, że lata. I powyżej widzimy też hierogryf, na którym archeolodzy uważają, że jest helikopter, że jest łódź podwodna i jeszcze takie jakieś dziwne, współczesne pojazdy. Również jest coś, co nazywa się ptak z Sakara. Czy słyszałeś kiedyś o ptaku z Sakara? Odkryty w 1898 roku, jest egipskim artefaktem, który miał około 2000 lat. Wykonany z drewna jaworowego, ptak mógł być obiektem ceremonialnym, zabawką, a nawet wiatrowskazem. Ale brak historycznych odniesień do ptaka oznacza, że możemy nigdy nie dowiedzieć się dokładnie, do czego był przeznaczony. I jeśli chodzi o tego ptaszka, z kolei niemieccy naukowcy przyjrzeli mu się dokładniej i dodali mu tutaj z tyłu skrzydełko. I nie pamiętam, czy w cyfrowej formie, czy po prostu dosłownie zbudowali kopię jego i zaczęło to latać. To po prostu tak samo perfekcyjnie lata. Można sobie to obejrzeć na wideo. Tutaj jest link. Sakara Bird na vimeo.com. Kolejne jeszcze starsze rzeczy. Czy Inkowie, czy Majowie, czy jakiekolwiek kultury wskazują na to, że oni przemieszczali się w powietrzu, że mieli pojazdy poruszające się w powietrzu. Starożytne eksponaty, na których w wielu, wielu miejscach widzimy jakichś kosmonautów albo cokolwiek to jest, to przypomina kosmonautów. I jakieś w formie statki latające. Okej, ten slajd chciałbym zacząć od prawej strony. Widzimy takie zdjęcie, pół rzeźbę, i ona przedstawia boginię jakąś hinduską, czy boga, półboga, który przemieszczał się w powietrzu za pomocą urządzenia, które miał przymocowane do swoich pleców. I to ta interpretacja tej pół rzeźby pochodzi z opisu jakichś ich tam świętych ksiąg. Czyli to nie jest przypadkowa interpretacja, po prostu księga konkretnie opisuje, co to jest, co ten Bóg miał przyczepione do siebie, co w tym czasie robił i tak dalej, i tak dalej. I współcześnie można wytłumaczyć, że jest to takie po prostu latająca jakaś maszyna, tak jak dzisiaj mają takie flying pack, tak jak na tym zdjęciu poniżej. Coś, co dopiero my dochodzimy do tego. Poniżej jeszcze jest jedna rzeźba takiego człowieczka, który ma bardzo, bardzo podobne coś przyczepione do siebie. Po lewej stronie na dole widzimy też rzeźbę, płaskorzeźbę z hinduskich świątyń. To są vimany, o których mówią, że hinduscy bogowie przemieszczali się po prostu w powietrzu w tym. Ten powyżej to jest bóg Zoroastrian z Iranu. On też był bogiem latającym i po lewej takie zdjęcie poczwórne pokazuje bardzo podobne jakieś techniczne czy technologiczne urządzenie, w którym ludzie latali. Jedno czy dwa są z Meksyku, jedno jest z Egiptu i jedno z Nowej Zelandii, czyli bardzo, bardzo podobne do siebie. Kolejne bardzo ciekawe odkrycie to są rzeki rtęci, które odkryto w dwóch miejscach. Może niekoniecznie to są rzeki, ale to są odkryto ciekłą rtęć w dwóch starożytnych miejscach. Jedno to po lewej stronie, to jest w Meksyku. Historia mówi, że tam to było miejsce zamieszkania Boga. I tu jest jego nazwa, Quetzalcoatl, coś takiego, trudno wymówić. I że ten Bóg był wężowatą istotą i był Bogiem, który przemieszczał się w powietrzu, latającym Bogiem. I również w Chinach też pierwszy jakby król chiński, pierwszej dynastii, Qin Shi Huang, również był uważany za wężowatą istotę. Również przemieszczał się w powietrzu, miał latające jakieś statki i również tam znaleziono rtęć. Naukowcy uważają, że rtęć to jest paliwo,
do tych latających pojazdów. Kolejna rzecz to Nazca Lines, czyli linie w Nazca w Peru. To są takie figurki, które można było powiedzieć, że są narysowane na ziemi, które widać tylko z dużej wysokości, naprawdę z dużej wysokości. Są dość duże te figurki i praktycznie, żeby takie coś zrobić, trzeba unieść się wysoko w powietrze. Z tego, co wiem, to balonów jeszcze wtedy nie mieli. To też pozostaje zagadką, w jaki sposób oni to zrobili. Jednym z takich bardzo ciekawych tych rysunków jest pajączek. Jest napisane, pająk narysowany na Nazca to pająk Hooded Tick. Jeden z najrzadszych rodzajów pająków na Ziemi. W rzeczywistości pająk jest tak rzadki, że znaleziono go tylko w odległych częściach deszczowych lasów amazońskich. Jedynym problemem było to, że Amazonia jest bardzo daleko od linii Nazca, a na drodze stanęły Andy. Mówiąc najprościej, jest bardzo mało prawdopodobne, aby prymitywna kultura, taka jak Paracas, mogła znaleźć pająka z tego konkretnego gatunku. I po lewej stronie na zdjęciu widzimy tym mniejszym tego pajączka, ktoś go tam pokazuje palcem, jest prawie niewidzialny. On jest bardzo malutki i co ciekawe, ta jedna z jego nóżek pojawia się na bardzo krótki okres, tylko w czasie rozmnażania i archeolodzy, między innymi Jonathan Gray, twierdzą, że to jest widziane w krótkim okresie czasu jedynie pod mikroskopem. To też jest ciekawe, że nie tylko go widać z góry, czyli jest ogromnie duży, ale w rzeczywistości jest bardzo mały, do czego potrzebny jest mikroskop, żeby go poznać dokładniej. Jednym z takich też ciekawych rysunków tych z Nazca Line jest człowieczek, taki astronauta na niego mówią, który jakby wita przylatujących z powietrza ludzi. Jest tych rysunków bardzo dużo, widać je z dużej wysokości tylko i to jest kolejna zagadka, w jaki sposób i do czego właściwie to miało wszystko służyć. Teraz medycyna. Jednak dowody sugerują, że wcześniej ludzie mieli zaawansowany poziom anatomicznego zrozumienia i mogli wykonywać skomplikowane operacje chirurgii mózgu. Nawet w odległych zakątkach świata, jak Syberia. Zaawansowana starożytna wiedza, chirurgia mózgu 2,5 tysiąca lat temu. Czyli też kolejny artykuł. To są jakieś narzędzia, do których używano do chirurgii mózgu. Jest pewien lekarz w Peru, który używa właśnie odkryte w jakimś grobowcu, czy gdzieś srebrne, czy złote przyrządy do tej pory, do operacji mózgu. Także widzimy, że wiele, wiele lat temu już dokonywano operacji mózgów. Kolejna rzecz to jest tajemnica dysku genetycznego. Jest to jeden z najbardziej tajemniczych artefaktów na świecie. Został odkryty na terytorium Kolumbii, nazwany dyskiem genetycznym. Ma 27 cm średnicy i waży około 2 kg. Obie strony przedstawiają na ilustracjach wewnątrzmaciczny rozwój płodowy we wszystkich stadiach. W dzisiejszych czasach ten proces jest obserwowany przez lekarzy stosujących specjalistyczny sprzęt. Ale skąd ta wiedza znana była 6 tysięcy lat temu? A jaką wiedzę mogła posiadać nieznana cywilizacja, która stworzyła dysk? Ilustracje na dysku są również źródłem wielu pytań. Cały proces początku ludzkiego życia jest zilustrowany na obwodzie obu stron z niewiarygodną dokładnością. Celem męskich i żeńskich narządów rozrodczych, momentem poczęcia, rozwojem płodu w łonie matki i narodzinami dziecka. Czyli kolejna rzecz, która pokazuje, czy też jakby świadczy o tym, że niekoniecznie ci ludzie byli naprawdę zacofani dawno, dawno temu. Bardzo zacofani. Teraz, broń nuklearna. Jonathan Gray twierdzi, zresztą nie tylko on, wielu archeologów twierdzi, że gdzieś w przeszłości na Ziemi była użyta już broń nuklearna i pierwsze taka wzmianka bardzo, bardzo podobna do efektów w eksplozji znajduje się w eposie Gilgamesza, czy w eposie o Gilgameszu i także na tych tabliczkach Sumerów. To jest to zdjęcie tutaj obok. I w eposie o Gilgameszu czytamy coś takiego. Epos o Gilgameszu, 2,5 tysiąca lat przed naszą erą, zawiera uderzająco podobną relację z dnia, kiedy niebo krzyknęło, ziemia ryknęła odpowiedź, błyskawica błysnęła, ogień płonął w górę,
spadał deszcz śmierci, jasność zniknęła, ogień zgasł, każdy porażony przez błyskawicę zmienił się w popiół. Czyli to już jest jakby pierwszy opis, który może przypominać eksplozję bomby jakiejś atomowej, nuklearnej. Jak wiele rzeczy, tak i ta, czyli ten temat, nie jest poruszany przez naukowców głównego nurtu, przez archeologów i naukowców głównego nurtu. Absolutnie ignorowany jest. Dlatego wiele z tych rzeczy, które teraz tutaj mówię i mówiłem i jeszcze będę mówił, niekoniecznie znajdziemy w oficjalnych jakichś takich generalnie znanych źródłach, jak właśnie National Geographic, czy History Channel, czy takie miejsca ogólnie w programach telewizyjnych, które można oglądać i tak dalej, i tak dalej. Sprawy jak ta wprowadzają w zakłopotanie nawet Ericha von Dunkinena. Bo skąd w Mohenjo-Daro, zrujnowanym starożytnym mieście w Dolinie Indus, wzięły się stopione garki i kamienie? Jak to możliwe, że hinduskie eposy opisują broń, której skutki są identyczne z wybuchem jądrowym? I co doprowadziło do zeszklenia kamiennych budowli w Szkocji? Niektórzy autorzy, łącząc w całość te dziwne wątki, twierdzą, że przed naszą cywilizacją na Ziemi istniała inna, która unicestwiła się w wyniku wojny atomowej. Na początku XX wieku archeolodzy odkryli ruiny dużego, starożytnego miasta. Zostało oznaczone jako Mohenjo-Daro, kopiec zmarłych. Była to jedna z najbardziej rozwiniętych cywilizacji na świecie. Życie w tej starożytnej cywilizacji, która istniała przez 2-3 tysiące lat, jest fascynujące. Jednak śmierć Mohenjo-Daro jest misternie bardziej intrygująca. Naukowcy nie byli w stanie wyjaśnić przyczyny nagłego zgonu miasta. Żadnych oznak potwornej powodzi, żadnych fragmentów broni, ani niczego, co oznaczałoby klęskę żywiołową lub wojnę w klasycznym sensie. Archeolodzy byli zakłopotani. Zebrane fakty wskazują, że katastrofa nastąpiła bardzo nieoczekiwanie i trwała bardzo krótko. Rosyjscy naukowcy odkryli szkielet o poziomie radioaktywności 50 razy większym niż normalnie. W północnych Indiach znaleziono inne miasta, które również świadczą o intensywnych eksplozjach. Zagadki z historii starożytnej. Sputnik Magazyn, Aleksander Gorbowski. Ogromne masy tego starożytnego miasta są ze sobą skondensowane i stopione. Stopione w sposób, który możemy osiągnąć tylko w wyjątkowo wysokich temperaturach. Nie ma dowodów na wybuch wulkanu i w żadnym z tych miast. Temperatury te mogą być wyjaśnione jedynie przez wybuch jądrowy lub podobną, inną, nieznaną siłę. Współczesna analiza wykazała, że część Mohenjo-Daro topiło się w ekstremalnie wysokiej temperaturze. Nie mniej niż 1500 stopni Celsjusza. Naukowcy znaleźli również ściśle nakreślone epicentrum, w którym wszystko zostało zrównane. Zniszczenia zmniejszały się w kierunku peryferii. Ok, teraz zeszklone forty w Szkocji. Nierozwiązaną dotąd zagadką klasycznej archeologii są zeszklone forty położone u wybrzeży Szkocji. Powierzchnia murów tych budowli uległa stopieniu na skutek działania wysokiej temperatury. I dalej jest tutaj opis. Olbrzymie bloki skalne i mniejsze kamienne zostały zgrzane ze sobą, tworząc jednolitą szklaną masę. Na skutek działania wysokiej temperatury wierzchnia warstwa skał roztopiła się, spływając niczym lawa po ścianach budowli. Na południe od Kairu i na zachód od Doliny Nilu znajdują się tajemnicze złoża żółto-zielonego szkła wśród piaszczystych wydm na pustyni libijskiej. To libijskie szkło pustyni, jak zostało nazwane, odkrył w 1932 roku angielski geolog, który prowadził ankietę na temat egipskiej pustyni. Nie ma krateru po uderzeniu meteorytu w pobliżu pustyni libijskiej, chociaż można sobie wyobrazić, że szkło mogło powstać, gdy meteoryt eksplodował w powietrzu nad pustynią, tak zwane miękkie uderzenie. Uważa się, że meteoryt o miękkim uderzeniu miał miejsce w 1908 roku w Tunguska na Syberii. Geolodzy podają datę około 28 milionów lat temu, gdy ten hipotetyczny wybuch meteorytu miał miejsce. Nie wiemy, czy delikatne uderzenie mogłoby w ogóle stworzyć szkło pustyni libijskiej. Jest to spekulacja. Wiemy, że eksplozja atomowa mogłaby stworzyć taki przedmiot i jest to udowodnione.
Najliczniejsze zeszklone ruiny w Nowym Świecie, Ameryce, zlokalizowane są w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. W roku 1850 amerykański badacz, kapitan Eves William Walker, był pierwszym, który odkrył te ruiny w Dolinie Śmierci, Death Valley w Kalifornii. Wielka piramida w Gizie. Proponuje się tutaj, że Wielka Piramida była przetwórnią do produkcji rozszczepienia jądrowego i była sukcesem technicznym i finansowym. Nie wytwarzała energii, lecz zapakowywała energię w sztuczne, wytworzone izotopy plutonu. Hipoteza ta nie jest fantazją w tym sensie, że byłaby fizyczną niemożliwością, ale jest fantazją tylko dlatego, że narusza konwencjonalną historię człowieka. Kolejny artykuł. Faraonowie zostawili radioaktywne klątwy. Jamie Baig z Laurentian University w Sudbury, w Ontario, to jest w Kanadzie, i badacz z Urzędu Energii Atomowej Egiptu w Kairze obejrzał 7 starożytnych budowli. 3 miały potencjalne niebezpieczne stężenie radonu. Radon powstaje w wyniku rozpadu uranu w ziemi i w skałach używanych do budowy tych obiektów. Czyli radon to jest pierwiastek, który odkryła pani Maria Skłodowska, też nie tak dawno. Co robi mika, potężny izolator radioaktywny w budowli, którą datuje się na 1000 lat? Z jakiegoś tajemniczego powodu nieznani budowniczowie tego wielkiego, starożytnego miasta zdołali wydobyć i przetransportować mikę i włączyć ją do budynków Teotihuacan. No jakoś tak. Na co nikt nie może odpowiedzieć, dlaczego? Do czego używana była mika przed tysiącami lat? Czy była to część zagubionej, starożytnej technologii? Jeśli tak, jaki to był rodzaj technologii? I czy to możliwe, że budowniczowie starożytnego miasta byli w rzeczywistości bogami, jak sugerują niektóre legendy? Nazwa Australia jest sanskryckim terminem Astralaya, to jest kraj pocisków. Ta nazwa sugeruje, że w dawnych czasach liczne rakiety zostały wypróbowane w Australii. Może dlatego Australia jest pustynią z powodu tych eksplozji nuklearnych. To jest fragment z książki Światowe Dziedzictwo Wedyjskie autorstwa Oak, P.N. Oak, który no, na podstawie historii w Indii twierdzi, że Indianie, ci z Indii, emigrowali na kontynent australijski i tam właśnie wypróbowywali swoją broń. Również w Australii odkryto wiele, wiele bożków wedyjskich. To jest to zdjęcie po prawej stronie, które mogą być też potwierdzeniem tego. Nie powinniśmy się dziwić, że miejsca opisane w okresie wedyjskim istnieją dziś na świecie. Jednym z takich miejsc jest Australia. Istnieją dowody i odkrycia archeologiczne potwierdzające, że ludzie z Indii wyemigrowali do Australii kilka tysięcy lat temu. Dr Rahavendra Rao, ekspert antropologii, w swoim ostatnim badaniu DNA dowodził związku między Indianami a grupą Australijczyków. Wracając do faktu, że Australia tak się nazywa, Matthew Flinders, który był europejskim odkrywcą, dotarł na kontynent australijski i zdecydował się nazwać kontynent jako Australię. I tutaj nie ma tego dopisanego, ale chodzi o to, że ten człowiek nazwał Australię prawdopodobnie dlatego, że słyszał cały czas od lokalnych ludzi tą nazwę Australia, Australia, coś takiego. Tak jest tam napisane. Tutaj teraz tego nie podałem, ale tam jeszcze ten autor to opisuje. W podobny sposób Australię nazwano Astralaya. Astralaya, co oznacza miejsce Astras. Czym więc jest Astra? Astry są potężną bronią używaną w starożytnym świecie podczas wojen. Szczegółowa lista i rodzaje i tak dalej. I biorąc pod uwagę powyższe fakty, Astralaya byłaby prawdziwą nazwą dzisiejszej Australii. Pozostaje to nadal teorią, dopóki nie będziemy mieli mocnych dowodów, aby to potwierdzić. Niemniej jednak myślę, że pisma wedyjskie generalnie, oficjalnie są niedoceniane, ponieważ w nich jest dużo starożytnej prawdy, bym to powiedział, czyli historii. Język hinduski jest jedynym językiem, który nie uległ zmianie. To znaczy, że ludzie, którzy rozmawiali tym językiem, czy zapisywali te rzeczy, te wedy, powiedzmy, te ich pisma, cokolwiek tam mieli, tysiące lat temu, to dzisiaj Hindusi mogą to przeczytać. To jest ten sam język. To nie jest tak jak z językiem angielskim, nawet z hebrajskim, polskim, z każdym innym. Żaden język, hieroglify czy cokolwiek. Ten język jest cały czas ten sam. I oficjalnie jest tak, że właściwie jest absolutna cisza na ten temat w świecie takim, powiedzmy,
normalnym. Tak, wśród normalnych ludzi tam mało kto słyszał o pismach wedyjskich, może okultyści jacyś i tak dalej. Może kiedyś o tym jeszcze powiem. Ale w świecie naukowców tak nie jest. Naukowcy znają w miarę dobrze te pisma i siedzą w tym wszystkim. I o tym jeszcze też z czasem powiem, a może nawet teraz. O. Robert Oppenheimer, czyli amerykański fizyk jądrowy, był amerykańskim fizykiem teoretycznym, najbardziej znanym z roli dyrektora naukowego projektu Manhattan, projektu z II wojny światowej, którego celem było opracowanie pierwszej broni jądrowej w tajnym laboratorium w Los Alamos w Nowym Meksyku. Jest znany jako ojciec bomby atomowej. I chciałbym, żebyśmy się temu człowiekowi przyjrzeli. Ten człowiek tak w rzeczywistości to powinien zostać na ostatni odcinek na nasze czasy, ale ponieważ w ogóle broń jądrowa w starożytności to taki w ogóle temat jest bardzo jakiś dziwny, trudno oszu wierzyć, ale dlatego chciałbym powiedzieć, że może nam jest trudno w to uwierzyć, ale dla naukowców, fizyków i tak dalej nie jest tak trudno w to uwierzyć, okej? I zobaczcie, ten człowiek się interesował Wedami i tym wszystkim, nie tylko on, wielu ludzi, wielu naukowców, nawet współczesnych się tym interesowało, tym, co jest tam zapisane i tym, co wnoszą starożytne wedyjskie pisma, czyli starożytna wiedza jeszcze sprzed potopu, okej, wiedza aniołów upadłych i tak dalej w nasz współczesny świat. Zobaczcie, co on pisał. Podczas eksplozji pierwszej bomby atomowej Oppenheimer zacytował kilka wersetów Bhagavad Gity z 11 rozdziału, takich jak: śmierć jestem, przyczyna zniszczenia światów. Oppenheimer o Bhagavad Gicie. To Bhagavad Gita to są po prostu, to jest część pism wedyjskich. I może ja będę mówił o Wedach teraz, nie? Wedy są największym przywilejem tego stulecia. To mówił amerykański fizyk teoretyczny o starożytnych pismach jakichś hinduskich. Kiedyś powiedział o starożytnych indyjskich tekstach, które to nie są fikcje historyczne, są historią, mówią o latających vimanach, czyli tych różnych pojazdach latających. Vimany to prawdziwe pojazdy i poprzednicy samolotów. Czyli ten naukowiec, on nie miał problemu z tym, żeby wierzyć w to, że vimany, te latające pojazdy, co tu powiedzmy widzimy jako starożytnych bożków, różne takie rzeczy, nie do końca może jasno przedstawiane na hieroglifach, ten człowiek nie miał z tym problemu. Kilka dni później podczas wykładu na uczelni student zapytał, czy test atomowy na Alamogordo był pierwszym wybuchem atomowym. Student miał na myśli jakiś amerykański program przed Alamogordo. Oppenheimer odpowiedział, tak, w czasach współczesnych. Oppenheimer wyjaśnił, że był to pierwszy, nie licząc dawnych wojen nuklearnych z przeszłości. Tak więc Oppenheimer wierzył w starożytne wybuchy atomowe w Indiach. Idźmy dalej. Jeszcze raz epos o Gilgameszu i widzimy w eposie o Gilgameszu już ponownie te duże postacie takich olbrzymów. Tak samo tutaj na tym zdjęciu poniżej. Widzimy olbrzymią postać, jest to prawdopodobnie Nimrod, buduje swoją wieżę Babel. Tutaj widzimy króla Og, króla Baszanu, o którym Pismo Święte mówi, że też był olbrzymem. Tutaj mam taki tekst Józefa Flawiusza z Antiquity of the Jews, Book 5, czyli Księga 5, rozdział 2. I coś takiego opisuje Flawiusz. Flawiusz to już jest setny rok po Jezusie i jeszcze wtedy Flawiusz opisywał coś takiego. Do tej pory pozostała rasa olbrzymów, którzy mieli ciała tak wielkie i oblicza tak zupełnie różne od innych ludzi, że byli zaskakujący dla wzroku i okropni dla słuchu. Kości tych ludzi wciąż leżą do dziś. Czyli opisuje jakąś historię i mówi, że jeszcze była rasa olbrzymów w czasach, kiedy pisał tą historię. To jest z artykułu z gazety. Nie wiadomo dlaczego naukowcy milczeli na temat odkrycia 18 gigantycznych ludzkich szkieletów, które znaleziono w stanie Wisconsin w maju 1912 roku. Znajdowały się one w kopalniach nad jeziorem Delavan w stanie Wisconsin. Plac budowy był nadzorowany przez Beloit College. Rzekomo masywne rozmiary szkieletów i wydłużonych czaszek nie pasowały do jakiejkolwiek koncepcji naukowej, która była w podręcznikach w tych dniach. Były masywne i nie uważano ich za normalne ludzkie istoty. Na tym slajdzie widzimy zdjęcia
widzimy zdjęcia olbrzymów. Skamieniały irlandzki gigant z 1895 roku, ponad 4 metry wysokości, na ręce prawej miał 6 palców. Po prawej stronie Ralph Gliddon, to też był taki archeolog, człowiek, który w sumie samodzielnie prowadził różne takie prace. Na tym zdjęciu widzimy też, wykopał duży szkielet. Po lewej stronie zdjęcie z, jak się nie mylę, to jest zdjęcie ze Smithsonian, z muzeum. Też takie jakieś 1800 rok, nie pamiętam w tej chwili, mogę to zapisać. I ryciny Indian z sześciopalcastymi stworkami, czy ludźmi, cokolwiek to jest. Ok, na tym slajdzie widzimy głównie na hieroglifach olbrzymów. Widzimy też na półrzeźbach hinduskich i na tabliczce Sumerów. Czyli olbrzymi, nie tylko typowi olbrzymi, bo tutaj na tym hinduskim, na tej hinduskiej półrzeźbie widzimy, że nie tylko to jest olbrzym, ale jeszcze ma głowę taką krowy czy byka. I to będzie ważne, może o tym za chwilę jeszcze wspomnę. A także tutaj jakiś taki rysuneczek, który przedstawia czasy Izraela. Również o olbrzymach wspominają konkwistadorzy. Pedro de Siza de León opisuje w swoich kronikach to, że kiedy hiszpańscy konkwistadorzy przyjeżdżali do Ameryki Południowej, spotykali całe plemiona olbrzymów, dużych ludzi. I te zdjęcie tutaj po lewej stronie to jest Vespucci on the Island of Giants, czyli Vespucci na wyspie olbrzymów. Obrazek pochodzi z 1592 roku. Kolejny slajd, wydłużone czaszki. Widzimy w egipskich i nie tylko w egipskich rzeźbach postacie z głowami, których po prostu czaszki są nienaturalne. Nienaturalne, takie jak dzisiaj. Po prawej stronie widzicie dwa zdjęcia czaszki z góry. Jedno, to na dole, to jest czaszka ludzka i te płyty na głowie są takie jakby trzy elementy, a te inne, niektóre czaszki wydłużone mają dwa elementy. To nie są takie typowo ludzkie czaszki. Sealand School z Denmark, czyli z Danii. Dziwną też czaszkę tam odkryto. Ta w ogóle jakaś dziwna jest ta czaszka. Ciekawe, co to było. I to też zadaje pytanie, kim byli ci ludzie? Kim byli ci ludzie? Czaszki z Paracas w Peru. Paracas to była cywilizacja, która mieszkała tam w Peru przed Inkami. Też bardzo dziwne czaszki. Tutaj widzimy komputerowe jakby animacje, jak ci ludzie mogli wyglądać. Na górze jest też ta figurka, o której już mówiłem wcześniej, z przymocowanym czymś do latania może, czy coś takiego. Też z przedłużoną głową. I poniżej, po prawej stronie widzimy, że w Paracas, w tamtych okolicach jest bardzo dużo przeróżnych, dziwnych czaszek. I Brian Forrester zajmuje się tym rzeczami. On jest też archeologiem i historykiem. Chyba nie jest chrześcijaninem, chociaż wiem, że współpracuje z chrześcijanami. Od wielu lat próbują badać te czaszki, badać ich DNA i zupełnie niedawno, teraz w 2018 roku, w lutym chyba, wyszły wyniki. Ja nie pamiętam, ile on powiedział, 18 czaszek dali do zbadania, wróciło 15 chyba. Paracas były niesamowicie złożoną mieszanką etniczną ludzi. Istnieje wiele różnych haplogrup, które znaleziono w testach DNA wydłużonych czaszek Paracas i tych haplogrup, które są naszymi genetycznymi przodkami. Nie pasują do historii Peru w jakimkolwiek kształcie lub formie. Więc ten Brian Forrester twierdzi, że te czaszki, czy ci ludzie mieli bardzo złożonych przodków i jest bardzo trudno dokonać badań DNA na nich, ponieważ są już bardzo stare te kości. Kto naprawdę odkrył Amerykę? W listopadzie 1860 roku David Wirick z Newark w stanie Ohio znalazł zapisany kamień w grobowcu około 10 mil na południe od Newark. Czyli znalazł w grobowcu kamień. Ten kamień ma na sobie wygrawerowane w języku hebrajskim, mogę napisać to po polsku, to ma napisane Kadosh Kadoshim, święty z najświętszych, Melek Eretz, czyli król ziemi,
Tora Jahwe, czyli prawo Boże, i Devor Jahwe, czyli słowo Boże. Również w tym grobowcu odkryto taką jakby malutką szkatułkę. To są te dwie zdjęcia po prawej stronie, na których jest zapisanych 10 przykazań w języku hebrajskim. Czyli odkryto to już w 1860 roku. Generalnie uważa się, że te rzeczy pochodzą jeszcze z czasów, kiedy król Salomon wysyłał po złoto do Tarszysz, czyli Tarszysz to może być Ameryka, może Hiszpania, Ameryka, wysyłał swoich ludzi i możliwe, że to są pozostałości po nich. Dalej. Tak sobie pomyślałem, że nie będę tych rzeczy zamiatał pod dywan, ale również na tych różnych starożytnych przedmiotach czy rzeźbach występują takie dziwne stworki. Jest ich bardzo dużo. Dzisiaj to byśmy ich nazwali jakoś ufolutki czy coś takiego. Jest ich dużo w każdej kulturze, w każdym czasie, w każdym miejscu. Nie są obce żadnej kulturze. Może o nich kiedy indziej jeszcze porozmawiamy więcej, ale fakt jest taki, że są. Kolejny slajd na temat niezidentyfikowanych obiektów latających. Te również występują przez całą historię. Można znaleźć je od różnych płaskorzeźb gdzieś tam w Indiach do dzisiaj współczesnych, oczywiście wiadomości w dzienniku. Wiemy, że Niemcy byli bardzo kultystyczni, dużo technologii. Również oni otrzymali ze świata duchowego. Także raporty pilotów z czasu II wojny światowej, alianckich pilotów, którzy twierdzili, że widzą właśnie latające światełka, myśleli, że to jest nowa niemiecka technologia, nazwali to Foo Fighters, czyli FO, dwa razy O, F-O-O, myśliwce FO. Ja osobiście w UFO nie wierzyłem przez długo, do tej pory mogę powiedzieć, że nie widziałem żadnego. I pamiętam kiedyś, dawno, dawno temu czytałem taki sprawozdanie z konferencji w Chile. I ci piloci powiedzieli taką ciekawą rzecz. Było to wiele lat temu jeszcze. Nie miałem wyrobionego zdania na ten temat, ale jeden z pilotów powiedział coś takiego, że te pojazdy zachowują się w dziwny sposób i że nie są z kosmosu. Powiedział, że po prostu one się tu pojawiają i tu gdzieś znikają. Nie jest tak, że widać go, jak wlatuje w naszą jakąś tam powiedzmy ziemską atmosferę, że zwalnia ten obiekt, czy cokolwiek. Po prostu nie ma nic takiego. Nie, one nie odlatują gdzieś tam i nie przylatują skądś tam, tylko są tu pośród nas. To było dla mnie bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę doświadczenia moje, które miałem kiedyś w życiu. Naukowcy i chrześcijanie na przykład wyrażają takie opinie, ale zjawisko UFO po prostu nie zachowuje się jak goście pozaziemscy, ale faktycznie kształtuje się, aby dopasować się do danej kultury. To jest John Ankerberg. Kolejne zdanie czy werset. Zachowanie UFO jest bardziej zbliżone do magii niż do fizyki, jaką znamy. Współcześni UFO-nauci i demony z minionych czasów są prawdopodobnie identyczni. To powiedział dr Pierre Gurin. Badania latających spotków pokazują, że są one częścią większego, zorganizowanego i okultystycznego świata. Profesor David Staples. Teraz kolejny slajd, zacznę od lewej strony. Aliens have been visiting Earth for thousands of years, claims ex-defense minister. Czyli tak, Paul Hellyer był ministrem obrony w Kanadzie wiele lat temu i od wielu lat twierdzi, że na niebie jest bardzo, bardzo dużo niezidentyfikowanych obiektów latających, to jest człowiek, powiedzmy, polityk. Nie jest on jedynym, który tak twierdzi, jest wielu, nawet polskich generałów i polityków, Mirosław Hermaszewski i inni, którzy twierdzą, że w powietrzu gdzieś tam latają dziwne, niezidentyfikowane pojazdy. Czyli świat polityki twierdzi, że są i on tutaj jeszcze do tego mówi, że to są aliens, czyli że są przybysze z innych planet. Poniżej na dole Yasir Qadi, to jest imam, doktor szariatu, w takim krótkim wideo, jest wielu więcej takich, powiedzmy, przedstawicieli islamu. Na pytanie, czy są w Koranie wersety na temat UFO, daje tutaj kilkunastominutowe wyjaśnienie. Nie tylko on, bo jest ich wielu, takich jak on.
który twierdzi, że Koran absolutnie pozostawia miejsce na niezidentyfikowane obiekty latające z innych planet, innych galaktyk, że według Koranu Allah stworzył nie tylko ludzi na Ziemi, ale stworzył też inne galaktyki, planety, na których stworzył inne życia. I mimo tego, że człowiek tu panuje na tej Ziemi, to jednak tam gdzieś w świecie mogą panować inne istoty, które mogą mieć również, jakby to powiedzieć, władzę zwierzchnią nad Ziemią i nad ludźmi. Czyli według Koranu jest wszechświat jest otwarty, UFO jest absolutnie akceptowane. Nie ma z tym problemu. Po prawej stronie, na kolejnym zdjęciu poniżej, pan Zakaria Styczyn, jak już powiedziałem wcześniej, on jest takim też naukowcem, badaczem, który twierdzi, że to są właśnie bogowie z kosmosu, istoty, które przyleciały i stworzyły człowieka, które dawały nam technologię i tak dalej, i tak dalej. Świat New Age, jednym słowem bym powiedział. Teraz na kolejnym zdjęciu na górze mamy NASA, ludzie, którzy absolutnie twierdzą, że jest kosmos, niebo jest otwarte, wszechświat, czyli możliwości UFO, jakichś obcych cywilizacji absolutnie istnieją. No i po środku jest ksiądz. Ktoś mi przysłał takie wideo po którymś z wykładów, żebym sobie to przesłuchał i to zrobiłem, obejrzałem je nawet ze dwa razy. Bóg i anioły kontra demony i rola UFO. Ksiądz Jarosław Bukowski. I przyznam, że ksiądz całkiem fajnie wykłada pewne rzeczy. Niemniej jednak, tak jak tu napisałem powyżej, walka o interpretację. To znaczy każdy z tych panów interpretuje te różne wydarzenia z punktu widzenia swojej jakiejś takiej swojego zrozumienia. Czyli pan polityk jest, pan jest z religii, z islamu, z kościoła rzymskiego, jest ktoś z nowego New Age i jest też naukowiec z NASA. Moim zdaniem ksiądz Jarosław jest najbliżej tych wszystkich rzeczy. Niemniej jednak interpretuje te sprawy według nauczeń kościoła rzymskiego, czyli nie według Słowa Bożego, chociaż powołuje się w kilku miejscach na Słowo Boże. Niemniej jednak opiera się o tradycję Kościoła, no i ostatecznie podsumowuje, że tam powinniśmy z różańcem walczyć z tym i tam różne takie historie. W pierwszej części z cyklu A jak było za dni Noego, czyli kosmologia biblijna, niebo i ziemia według Biblii, przedstawiłem to, co Słowo Boże mówi na temat kształtu nieba i ziemi. Widzimy, że nie jest ziemia kulą, nie znajduje się w kosmosie, ale jest raczej, bo tak naprawdę nie wiadomo do końca, jak wygląda, płaszczyzną, która jest pod kopułą, jest pod firmamentem. Więc ci wszyscy panowie, tak jak ten pan polityk, czy pan imam, czy pan fizyk z NASA, czy pan Styczyn z New Age, czy ostatecznie nawet pan ksiądz, który twierdzi, że to jest UFO jakieś, są w błędzie. Ci wszyscy panowie. Okay? Jeśli chodzi o ostateczną interpretację tych wydarzeń. To jest wszystko czysto demoniczne, nie ma żadnych kosmitów, więc automatycznie możemy powiedzieć, że pan polityk nas oszukuje, że Koran jest w błędzie, nie pisze prawdy i tak dalej, NASA i ci wszyscy inni. I teraz zobaczcie, podobieństwo tego samego kultu. Wszędzie na świecie widzimy jakby tą samą religię, tę samą technologię, te same bóstwa, co pochodzi moim zdaniem od czasu wieży Babel, że ci ludzie zabrali ze sobą w każdą stronę, w którą Bóg rozproszył ludzi, zabrali ze sobą swoją kulturę, swoje umiejętności, swoją wiedzę. Niemniej jednak zabrali też swój język, każdy swój, w którym zmienili nazwy tych swoich, powiedzmy, bogów czy czegokolwiek. Możliwe, że niektóre z tych grup nie dały rady utrzymać już technologii czy różnych osiągnięć techniki, ponieważ ich możliwości były ograniczone przez właśnie podział. Tutaj widzimy podobieństwo tego samego kultu, czyli bogini matka z synem bóstwem. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne dla osób wyznania rzymskokatolickiego, dla osób, którzy czczą Maryję, żeby zobaczyć, że źródło tego wierzenia nie jest po prostu, nie zaczyna się od Jezusa z Nowym Testamentem, ale
ma swoje korzenie dawno, 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 aż do Samiramis i Tammuza, dokładnie do wieży Babel. Samiramis i Tammuz to była żona i dziecko Nimroda, byli czczeni jako bogini i bożek. Nawet tutaj na tym zdjęciu po prawej na dole widzimy jakiegoś też skośnookie postacie, a na zdjęciu, tak, jednym z tych środkowych zdjęć, widzimy jakieś jaszczurki, nie wiem co to jest. Tak więc jeżeli jesteś rzymskim katolikiem, niedawno pisałem z jedną panią trochę w komentarzach, powiedziała mi, że narodziła się na nowo, że nie muszę jej pouczać, coś takiego, i że narodziła się na nowo i w tym pomogła jej kochana mateczka Maryja. Czytałem chyba w poprzednich rozważaniach, że kontrola świata duchowego nad światem naszym rzeczywistym, fizycznym, jest napisane, że Bóg wyrwał nas z panowania szatana, z panowania ciemności i przeniósł nas do królestwa swojego Syna. Także, że w innym miejscu czytałem, że szatan zmusza do pełnienia swojej woli, czyli jeżeli są ludzie, którzy wierzą, swoje serce skłaniają ku wierze w te właśnie jakieś, powiedzmy, demoniczne, że tak powiem, okultystyczne formy oddawania czci szatanowi, potrzebują być wyrwani z rąk szatana po prostu. To nie jest coś, z czego można tak o sobie samemu wyjść. Po prostu oczy są zaślepione i nie jest człowiek w stanie sam rozróżnić prawdy. Kolejne bóstwa to są wężowate istoty. W każdym miejscu, w każdym czasie, w każdym miejscu historii widzimy takie wężowate istoty. Od góry po lewej to są hinduskie, później mamy z mitologii greckiej, Chiny po prawej stronie, na dole tabliczki Sumerów i tak dalej. Także w każdym miejscu jest przedstawiane jako jakaś taka boska istota. Tutaj jest kolejne zdjęcia podobieństwa tego samego kultu. Widzimy aureole nad głowami różnych półbóstw, bożków. Tu po prawej stronie na dole zdjęcie z różańcem, też z hinduskiej świątyni. Także to też ma swoje korzenie w starożytnych jakichś religiach. I mówiąc o wężowatych istotach, ten slajd jest z innego rozważania, ale myślę, że teraz troszeczkę o nim powiem. W Piśmie Świętym, kiedy czytamy o wężu, a wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg, wąż, czyli słowo hebrajskie nahash, ma trzy odniesienia. Kiedy jest to rzeczownik, to oznacza to wąż. Kiedy jest to czasownik, to oznacza to, że to jest wróżbita lub oszust. I kiedy traktowany jest jako przymiotnik, oznacza to, że jest lśniący. I teraz dr Michael Heiser, który jest ekspertem w językach semickich, twierdzi, że biblijny nahash, czyli wąż, to może być wszystko to trzy razem. Czyli może to być wężowata istota, wróżbita oszust, może być również lśniący trochę. Czyli te postacie różne, które tu widzieliśmy przed chwilą, mogą mieć pochodzenie właśnie takie, gdzieś jakiekolwiek jakieś połączenie z tym właśnie wężem z ogrodu Eden. Bóg powiedział, że wprowadzi niezgodę między nasieniem kobiety i nasieniem węża. Czyli nie wiemy, czy tamto coś nie jest nasieniem węża. Niemniej jednak występują te postacie, te istoty na tych hieroglifach. Na zakończenie chciałbym jeszcze takie coś pokazać. W Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich, czytamy na przykład o dwóch takich miejscach, którym nadałem taki podtytuł Bogowie w ludzkiej postaci. I czytamy takie coś, kiedy apostoł Paweł, zdaje się, że to było na Krecie, po katastrofie czy rozbiciu statku, znaleźli się na Krecie i wrzucał drzewa do ognia, ugryzła go żmijka, więc jest napisane, że oni zaś oczekiwali, że spuchnie lub zaraz trupem padnie. Ale gdy długo czekali i widzieli, że nic dziwnego z nim się nie dzieje, zmienili zdanie i mówili, że jest Bogiem. I w drugi fragment, to już jest Barnaba i Paweł w Ikonium, jak się nie mylę. A gdy ujrzał tłum, co Paweł uczynił, zaczął wołać, mówiąc po likońsku:
Bogowie w ludzkiej postaci zstąpili do nas i nazwali Barnabę Zeusem, Pawła zaś Hermesem, ponieważ on był głównym mówcą, Dzieje Apostolskie. I zobaczcie, w tych dwóch fragmentach Pisma Świętego takich fragmentów jest dużo więcej. Nawet o Artemidzie Efeskiej, która spadła, pomnik, który spadł z nieba. Też bardzo dziwne wydarzenie. Ale jest opisane, że ci ludzie z łatwością zaakceptowali innego człowieka jako półboga, jako Boga. Czyli w jednym przypadku po prostu apostoła Pawła nie umarł, czy nie miał jakichś efektów po ugryzieniu żmijki, stwierdzili, że musi być Bogiem. I w tym drugim przypadku też ci ludzie zaczęli krzyczeć, że to są bogowie w ludzkiej postaci stąpili do nas i nazwali Barnabę Zeusem, a Pawła zaś Hermesem. Zobaczcie, że to nawet imiona, które im dali, to imiona pochodzą z greckiej mitologii, więc ci ludzie byli na to gotowi. Czyli dla nich to coś nie było zupełnie obce. No cóż, nie wiem, jak mi wyszło przedstawienie tej archeologii, historii z punktu widzenia archeologii. Zdecydowanie nie jest to to samo, co nauczano mnie w szkole. A jest tam dużo więcej różnych rzeczy. Nie zrobię może takiego nacisku na duchową stronę, aby przedstawić bardziej z takiego duchowego punktu widzenia niektóre rzeczy. Może to zrobię kiedy indziej. Ale na pewno widzimy, że technologia była dość mocno zaawansowana. I zakończę jeszcze kilkoma miejscami z Pisma Świętego, które nazwałem miejsca trudne w Biblii i w życiu. Rzeczy tajemne należą do Pana, naszego Boga, a objawione do nas i naszych synów na wieki, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego prawa. Bóg jest 100% doskonały, perfekt, jest idealny, tak mówi Słowo Boże. Droga Boga jest doskonała, Słowo Pana w ogniu wypróbowane. Tarczą jest dla wszystkich, którzy mu ufają. I człowiek nie wie wszystkiego, bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Więc Słowo Boże mówi, że to, co jest tajemne, należy do Pana, naszego Boga, a rzeczy objawione należą do nas. Wiemy, że Bóg jest doskonały, 100% perfekt i objawił nam tyle, ile uważał, że jest dla nas potrzebne. Więc na pewno działo się wiele rzeczy w historii, których Bóg nie chciał, abyśmy my wiedzieli. Może po prostu nie były nam potrzebne. Słowo Boże mówi, że w czasach ostatecznych poznanie wzrośnie, czyli ja wierzę, że są te czasy i że mamy prawo do tego, aby wnikać, aby poznawać i rzeczy, które są odkryte, bo te rzeczy, o których tutaj mówiłem, nie są zakryte. I tak jak powiedziałem, tak jak przeczytałem ze Słowa Bożego, bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Nie wiemy wszystkiego, ale z tego, co wiemy, możemy po prostu umacniać się w Słowie Bożym i w prawdzie. Ja wierzę, że poznawanie tej historii daje nam szersze zrozumienie Słowa Bożego i odpowiada też na te różne inne pytania. To chyba tyle tym razem. Dziękuję za uwagę, wytrwałość. Niech Cię Bóg błogosławi, kimkolwiek jesteś. Trwaj w Panu.